wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Chrystus zaczyna nam mówić w przypowieściach, mówi do tłumów w przypowieściach. Nie wybrał sobie konkretnych apostołów, ale do wszystkich. Celowo mówi w przypowieściach, aby obrazem, który ma być rzeczą bardzo zbliżoną do tego, co nas otacza, czym żyjemy, ukazać prawdy wielkiej Ewangelii. Ewangelii, która jest ponadczasowa i przenikająca wszystko. Mówi porównanie na temat ziarna, zboża, że ziemia sama wydaje ten plon. Mówi, to jest podobieństwo do Królestwa Bożego. Nie wiesz jak, nie wiesz w jaki sposób, ale to się dzieje. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Prosto nasuwa się tylko jedna rzecz, miłość. Można podawać mnóstwem definicji miłości, można mówić o wiele o miłości, ale człowiek nie wie, jak nagle się zakochuje, nie wie, w jaki sposób to się dzieje. Obca osoba przychodzi i jest zakochany. Jest przepełniony tą miłością. Nie ma pojęcia, w jaki sposób to się stało, ale stało się to. Właśnie to jest Królestwo Boże, bo zakochanie, miłość w stosunku do Boga jest rozszerzaniem Królestwa Bożego. Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy, najmniejsze, a wyrasta z niego drzewa, gdzie krzak, w którym gnieżdżą się ptaki podniebne, kryją się w niego cieniu. To jest Królestwo Boże, jest niesamowite. Miłość, która zakiełkuje, jest taka niewielka, mała, może być tak wielka, że chroni się do niej wszystko. Że potrafi się schować w cieniu miłości własnej. To jest niesamowite. Niesamowite jest to, że ta miłość jest w nas. Ona jest po prostu. Potrzebuje impulsu, który zadziała w sposób fenomenalny. Rozwinie się tak, że rozsadzi totalnie wszystko. I rzeczywiście w naszej życiowej miłości, w miłości do Boga, do człowieka, będą się mogli inni schować, będą się mogli inni skryć. Jeden człowiek, jedna istota, a może ogarnąć ogromną rzeszę ludzi. Obdzielić swoją miłością. Mamy przykłady świętych, którzy tak kochają, jak nikt nie kocha. Kochają wszystkich. Święty Franciszek, który patrzy swoimi oczami na świat całkiem inaczej niż my. Patrzy oczami Boga. Boga, który stworzył ten świat, który kocha. Wielu ma patrona za świętego Franciszka. Niesamowity przykład. Niewielka ziarnko gorczycy, a powoduje wzrost wielkiego drzewa, w którym chronią się inni w jego cieniu. Ile czasu zajmuje wzrost rośliny od ziarna aż po wydanie owocu? To trochę schodzi. Jak bardzo Bóg musi być cierpliwy, żeby to Królestwo Boże, które jest wśród nas, a zarazem jest Królestwem Bożym, przenika nas, rozrastało się. Człowiek jest tak niecierpliwy, że chciałby efekty zaraz. Wsieje albo powiem i już od razu chciałbym, żeby było wykonane, zrobione. Bóg jest bardzo cierpliwy. On cały czas sieje dobre słowo. Mówi o tym w powieści o siewcy. Cały czas naucza. Nieustannie naucza. Jest cierpliwy i czeka, i czeka, i czeka. Ono kiełkuje to ziarno. Wschodzi. Rozwija się już jako roślina. I przemienia się. My byśmy chcieli często widzieć od razu obraz Boga, obraz nieba tu na ziemi. I to tak od zarazu. Jedna modlitwa, jeden pacierz, jedna spowiedź, zmiana totalna. Uczmy się z tej przypowieści wielkiej cierpliwości do innych, cierpliwości w miłości. Jak bardzo być cierpliwym, którzy się zmieniają. Jak bardzo kochać tych, którzy potrzebują dużo czasu. Jak bardzo trzeba pozwolić, żeby się rozwijało. Nie przyspieszać. Nie przyspieszać tak, jakbyśmy chcieli po ludzku. Mieliśmy tego przykład u świętego Piotra w ogrójcu, w ogrodzie oliwnym, gdy dobył miecza, odciął ucho żołnierzowi. Jezus mówi, schowaj, przecież jakbym chciał, to prosiłbym Ojca mojego, który jest w Królestwie Niebieskim, by teraz wystąpił kilka zastępów aniołów.
A wszystko ma swoje miejsce, czas. Bóg doskonale wie, kiedy, jak nam daje tą drobinę wielkiej swojej miłości, która przepełnić ma ten świat, ale cały czas stopniowo. Tak, żeby nie zniszczyć tego świata, a przemienić go w rzeczy najpiękniejsze. Zatem przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby miłość Boża w nas się rozwijała, a przez to zwiększało się Królestwo Niebieskie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.